Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj przygotowałem dla Was poradnik, w którym przejdziemy przez mój proces obróbki zdjęć. Zaczniemy od wrzucenia zdjęć do Lightrooma. Przejdziemy przez informację o selekcji, następnie dokonamy obróbki, później przeskoczymy sobie do Photoshopa, gdzie dokonamy również kilku kroków w obróbce, a następnie przygotujemy zdjęcia dla klienta, do social mediów, do wydruku i tak dalej. Pytacie często o te poszczególne kroki, więc dzisiaj w tym poradniku będzie się zawierało po prostu wszystko to, o co pytacie. Więc lecimy ze wstępem i zaczynamy odcinek. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Computronic, który dostarczył bardzo ważne akcesorium dla nas fotografów, mianowicie przenośny dysk zewnętrzny Seagate One Touch. I dzięki takiemu dyskowi możemy przenosić nasze zdjęcia w różne miejsca i bez problemu po prostu edytować je tam, gdzie tego potrzebujemy. Dysk można szybko połączyć za pomocą USB 3.0 do naszego komputera. Dodatkowo ma on możliwość konsolidacji plików oraz automatyczne tworzenie kopii zapasowych, co jest dla nas fotografów bardzo istotnym elementem. Mamy również możliwość zarządzania i udostępniania zdjęć za pomocą bezpłatnego rocznego abonamentu MyLio Create oraz 4-miesięcznego abonamentu Adobe Creative Cloud. Zatem takie udogodnienia są bardzo istotne dla nas fotografów. Po więcej szczegółów zapraszam do opisu tego filmu, tam znajdziecie link do dysku i wszystkie informacje na jego temat. A teraz lecimy już do Lightrooma i zaczynamy obróbkę. Proces obróbki zdjęć oczywiście rozpoczynam od wrzucenia zdjęć do Lightrooma. Przeciągam folder ze zdjęciami do Lightrooma i mam je zaimportowane. I pierwszym krokiem, który zawsze wykonuję przed jakąkolwiek obróbką zdjęć, jest oczywiście selekcja tego materiału. Bo po co mam obrabiać losowe zdjęcia, jak mogę najpierw wybrać dokładnie te fotografie, które chcę dopracować i to właśnie na nich się skupić. Także zawsze zaczynam od przejrzenia całego materiału i wybraniu tych zdjęć, które po prostu później trafiają do takiej finalnej obróbki. I pierwszym krokiem w selekcji materiału jest to, że na jedną gwiazdkę oceniam sobie zdjęcia, które mi się podobają. Po prostu, które na pierwszy rzut oka wyglądają ok. Na zero gwiazdek, czyli po prostu bez żadnego oznaczenia, te, które nie przypadły mi do gustu. I na jedną gwiazdkę mam oznaczone sporo zdjęć. I mianowicie, nie obrabiam dalej tych wszystkich zdjęć. Przeglądam te zdjęcia jeszcze raz i wtedy na 4 i na 5 gwiazdek oznaczam zdjęcia, które podobają mi się zdecydowanie najbardziej. Na 5 oczywiście takie top to jest, zdjęć, które uważam, że są najlepsze z tej sesji. Na 4 gwiazdki zdjęcia są ocenione po prostu te, które wywarły na mnie spore wrażenie. Natomiast na jedną gwiazdkę zostają ocenione te zdjęcia, które są po prostu ok, ale nie chcę się może nad nimi skupiać. I taki proces podwójnej selekcji gwarantuje mi to, że wybrane zdjęcia po prostu będą tymi najlepszymi z najlepszych, a nie po prostu wieloma zdjęciami z sesji, na które muszę tracić czas podczas obróbki zdjęć. To jest bardzo istotny element całego procesu, bo nie marnujemy dużo czasu na obróbkę zdjęć, których później nigdy na przykład nigdzie nie zaprezentujemy, nigdy nie wrzucimy, tylko obrabiamy te zdjęcia, które naprawdę nam się podobają. Więc tutaj sobie włączymy na 5 gwiazdek ocenę i wybierzemy jakieś zdjęcie, które teraz będziemy obrabiać. Ten poradnik dotyczy tego, jak ja obrabiam moje zdjęcia. Zatem pierwszym krokiem, który wykonuję w tym momencie, jest rozwinięcie zakładki z moimi presetami. I teraz pomyślicie, że będę lokował swoje presety i właściwie na tym będzie się opierał ten odcinek. Nie. Po prostu tak wygląda mój proces obróbki zdjęć w tym momencie. Dużo łatwiej mi jest po prostu najechać sobie na różne efekty i wybrać jakiś styl, który mi pasuje do tego zdjęcia, na przykład powiedzmy coś takiego, fajnie podkreśla ten klimat jesieni i zacząć obróbkę od tego miejsca, na przykład sobie dostosować jeszcze trochę ekspozycję, czy selektywnie poobrabiać zdjęcie, bo to po prostu jest znaczącym ułatwieniem. Zanim przestawię te wszystkie suwaki, ile tutaj jest ich, tych krzywych, bo dużo szybciej jest po prostu zastosować preset, niż zaczynać cały proces obróbki od zera. Ale w tym odcinku nie zastosuję presetu i nie przejdę dalej, bo chcę, żebyście się jak najwięcej z niego nauczyli, zatem manualnie obrobimy sobie to zdjęcie po prostu za pomocą tych wszystkich sekcji, a presety oczywiście są dostępne w moim sklepie, link jest w opisie. Zresetujmy sobie zatem ustawienia, żebyśmy zaczęli obróbkę od zera. Możemy sobie zwinąć zakładkę z presetami, no i zaczynamy zabawę. Przede wszystkim zdjęcie jest troszeczkę za jasne, więc obniżę sobie ekspozycję. To jest RAW, więc dodajmy trochę kontrastu, wyciągnijmy trochę detali z cieni. Suwakiem highlights, czyli od najjaśniejszych partii, od takich przepaleń, zredukujmy sobie te najjaśniejsze fragmenty zdjęcia, żeby one nie były takie jasne. I tak samo z suwakiem white. Ok,
pierwszy krok zrobiony. Włączmy sobie kadrowanie. Kompozycja jest fajnie dosyć tutaj już podczas robienia zdjęcia ustawiona, ale delikatnie sobie jeszcze przykadrujmy to zdjęcie, żeby tą przestrzeń na górze trochę bardziej zniwelować. OK. Następnym krokiem, który sobie wykonamy, jest złagodzenie trochę tonów na zdjęciu. Z łakiem Clarity zmiękczymy trochę zdjęcie, ale żeby nie tracić też ostrości i tekstury, no to podciągnijmy sobie tekstury w prawo. Gdybyśmy zrobili coś takiego, no to zdjęcie by było za miękkie, ale delikatnie przesuwając tym słakiem Clarity możemy fajnie zmiękczyć zdjęcie i też żeby ono nie było takie zbyt gładkie, no to dodajemy sobie troszeczkę tutaj tekstury i dzięki temu wszystko się fajnie łączy. Następnie przejdźmy sobie do sekcji HSL. Chciałbym, żeby te liście nie były takie żółte, tylko bardziej trochę pomarańczowe. Więc odpalam sobie tutaj sekcję Hue, odpowiedzialną za kolor, za odcień danego koloru. Klikam sobie w ten punkt tutaj, najeżdżam na liście, klikam i przeciągam w dół i w ten sposób zmieniam kolor na bardziej pomarańczowy. Gdybym pociągnął do góry, zmieniłbym na bardziej taki zielony. Ale my chcemy kolor bardziej pomarańczowy. Następnie możemy trochę nasycić również ten kolor pomarańczowy, więc w sekcji Saturation, odpowiedzialnej za nasycenie poszczególnych barw, klikamy sobie znowu w ten przycisk, najeżdżamy na liść, klikamy, przeciągamy do góry i dzięki temu trochę nasycimy. Możemy oczywiście przeciągnąć w dół, wtedy go zdesaturujemy. My chcemy tutaj żywe, intensywne barwy jesieni. Możemy teraz sobie przejść do zakładki Detail. Dodajmy trochę ostrości do zdjęcia, przybliżmy sobie na oczy, dodajemy trochę ostrości. Promień ustawiamy na najmniejszą możliwą wartość, żeby to wyostrzenie nie było takie sztuczne, żeby nie było widać pikseli, także na 0,5. I suwak masking informuje nas o tym, gdzie po prostu zastosowane jest to wyostrzenie. Jeżeli klikniemy Alt lub Option i zaczniemy przeciągać z wciśniętym Alt bądź Option, no to widzimy takie biało-czarne elementy i te białe elementy informują nas o tym, że w tym miejscu jest zastosowane wyostrzenie, więc chcemy wyostrzyć kontury, tutaj oczy i właściwie te fragmenty na zdjęciu. I zastosowane jest w tym momencie wyostrzenie. I przejdźmy sobie do zakładki Calibration i troszeczkę pozmieniajmy jeszcze kolory, dokonajmy takiego drobnego color gradingu. Tutaj suwak od zieleni przesunę w lewo delikatnie, suwak od niebieskich fragmentów też w lewo. I jeszcze dodaliśmy takiego ciepłego, fajnego tonu do naszego zdjęcia. Ok, fajnie, obróbka już wygląda całkiem nieźle. Przejdźmy sobie jeszcze do zakładki z krzywymi i wygnijmy troszeczkę krzywą w formie S. Czyli ciemne partie delikatnie przyciemnimy, a jasne rozjaśnimy. Podnieśmy trochę początek krzywej do góry, żeby do cieni dodać odrobinę matu, bo do tego zdjęcia myślę, że taki delikatny mat będzie pasował idealnie. A jasne partie delikatnie przygaśmy, tak byśmy zwiększyli sobie rozpiętość tonalną, czyli przygasiliśmy najjaśniejsze partie i delikatnie rozjaśniliśmy te najciemniejsze partie, dodaliśmy tam trochę matu. W porządku, jest już całkiem fajnie. Teraz sobie przybliżmy tutaj na twarz i możemy trochę pobawić się metodą Dutch and Burn, czyli rozjaśnianiem i przyciemnianiem poszczególnych elementów zdjęcia. Lekcja o Dutch and Burn jest również na kanale, linkuję do niej w opisie do tego filmu, tam dowiecie się, jak dokładnie tą metodą się pracuje nad zdjęciami. W wielkim skrócie, włączamy sobie pędzel i flow ustawiamy na dosyć małą wartość. Czyli im dłużej będziemy malować w jednym miejscu, tym mocniej nałożymy daną korektę. Powiedzmy, jak chcemy sobie na przykład zwiększyć ekspozycję, to przesuwamy sobie suwak od ekspozycji pędzla i patrzcie, im dłużej malujemy w jednym miejscu, tym mocniejszą korektę nałożymy. Gdyby flow był ustawiony na 100, to jedno pociągnięcie by dawało 100% efekt. Ale dzięki takiemu malowaniu na niskim kryciu możemy sobie na przykład tutaj rozjaśnić cienie pod oczami i sami regulować, jak mocno one mają być po prostu tutaj rozjaśnione. Jak poszczególne elementy mamy sobie rozjaśniać. Po prostu im dłużej będziemy malować w jednym miejscu, tym bardziej je rozjaśnimy. Gdybyśmy mieli flow ustawione na 100, no to jakby w 100% nakładalibyśmy korektę w wybrane miejsce. I na przykład jakbyśmy chcieli rozjaśnić sobie jedno oko bardziej, drugie mniej, to byśmy musieli za każdym razem tworzyć nowy pędzel. A tak to możemy po prostu sobie malować tym pędzlem i nakładać selektywnie fajnie te korekty. Bardzo ważna metoda i warto ją znać podczas obróbki. Ok, resztę rzeczy już pewnie sobie skorygujemy na spokojnie w Photoshopie, jeżeli chodzi o metodę Dutch and Burn i cienie i retusz na przykład tych poszczególnych włosków. I zobaczmy, co zrobiliśmy w Lightroomie. To jest zdjęcie przed, to jest zdjęcie po obróbce w Lightroomie. I tutaj na przykład odciąga moją uwagę ta niebieska plama, ale ją sobie bez problemu już skorygujemy w Photoshopie i dokonamy drobnego retuszu. Żeby przejść do Photoshopa, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać sobie Edit In,
i wybrać Photoshopa. I teraz program po prostu nas przeniesie do Photoshopa razem z tym zdjęciem. I nasze zdjęcie zostało wrzucone już do Photoshopa. I w pierwszej kolejności zajmijmy się tą niebieską plamą, która zdecydowanie odciąga naszą uwagę. Stwórzmy sobie nową pustą warstwę. Następnie zmieńmy jej mieszanie na kolor, czyli ta warstwa będzie wpływać tylko i wyłącznie na kolor w danym miejscu. I teraz tak, włączamy sobie pędzel, z altem pobieramy próbkę, przepływ mam ustawiony na dosyć małą wartość, w tym przypadku tak około 20 sobie ustawimy. To jest tak jak flow po prostu, który Wam tłumaczyłem w Lightroomie. I sobie zamalowujemy na ten kolor, po prostu ten fragment tutaj. Teraz natomiast tworzymy kolejną pustą warstwę, ale tym razem zmieniamy jej mieszanie na jasność, czyli wpływamy na jasność tego fragmentu. Pobieramy sobie próbkę z tego ciemniejszego miejsca i zamalowujemy na ciemniej po prostu ten fragment tutaj. Tutaj ta korekta nam troszeczkę weszła na liścia, więc możemy sobie do tej warstwy stworzyć maskę i na czarno zamalować te fragmenty, które mają po prostu być poza tą korektą. Możemy pracować na dużym przybliżeniu, żeby nam było łatwiej. Możemy skorzystać też z różnych funkcji zaznaczania, ale w tym przypadku po prostu pędzlem to zrobiłem i efekt jest wystarczający. Zobaczymy sobie przed i po tej korekcie. Tutaj jeszcze tak delikatnie można wymaskować rękaw, bo też trochę ta korekta weszła nam na rękaw. No i gotowe. I tutaj możemy sobie zgrupować te dwie warstwy, żeby wiedzieć, o co chodzi. Klikamy na pierwszą warstwę i na drugą z Shiftem, następnie Ctrl bądź Command G. I możemy sobie podpisać tą warstwę plama w tle. Będziemy wiedzieć po prostu, czego dotyczy ta korekta. No i efekt jest naprawdę już spoko. Następnym krokiem jest usunięcie tych pojedynczych tutaj włosków. Możemy skorzystać sobie po prostu z nowej pustej warstwy i tutaj z pędza korygującego. Po prostu będziemy pobierać próbkę i zaznaczać sobie fragment, który chcemy usunąć. Szybka korekta, nie potrzeba żadnych tutaj retuszerskich, bardziej zaawansowanych metod, bo mamy kilka włosków tutaj do usunięcia, więc ja teraz to na szybko zrobię. Wy będziecie to widzieć po prostu w przyspieszonym tempie. I gotowe, kilka sekund roboty i po prostu te włoski są usunięte, przez to zdjęcie ma taką dużo większą estetykę. Możemy sobie podpisać oczywiście warstwę i wiemy, czego dotyczy ta korekta. I ostatnim krokiem będzie jeszcze zredukowanie tych cieni tutaj pod oczami i do tego wykorzystam bardzo fajną metodę, która zachowa nam również fakturę skóry. I pierwszym krokiem, który pozwoli nam na właśnie zredukowanie tych cieni pod oczami, jest połączenie tych wszystkich warstw w formie jednej warstwy, która zawiera wszystkie te korekty. Widzicie teraz na ekranie komendę, którą należy wcisnąć w zależności od systemu, na którym pracujecie. Mamy tutaj wszystko na jednej warstwie. Następnie tworzymy sobie jedną nową pustą warstwę i przeciągamy ją pięterko niżej. I przechodzimy do tej warstwy pierwszej i wybieramy narzędzie filtr, inne, górnoprzepustowy. Wartość filtra górnoprzepustowego ustalamy na najmniejszą możliwą wartość na ten moment. I teraz klikamy, szukając takiej wartości, która nam uwidoczni tutaj te cienie pod oczami. Myślę, że w przypadku tego zdjęcia wartość 6 tutaj jest wystarczająca i ważne, jak przesuwamy, to się nic nie dzieje, dopiero jak puścimy kliknięcie, to wtedy widać tą korektę. Także można sobie klikać bądź przesuwać, ale po puszczeniu kliknięcia dopiero widać tą korektę. Myślę, że tutaj promień na 6 uwidacznia nam te cienie pod oczami i właśnie o taki moment chodzi. Ważne, żeby nie przesadzić, tylko żeby cienie zaczęły się pojawiać tutaj na tej teksturze. Klikamy OK. I mieszanie tej warstwy zmieniamy na nakładkę. I następnie tę warstwę, którą stworzyliśmy, musimy przypisać do tej pustej, którą też wcześniej stworzyliśmy. I będąc na tej pierwszej warstwie, wystarczy jak klikniemy sobie pomiędzy tymi warstwami z altem, bądź option na Macu. I w tym momencie pojawiła się taka strzałka, czyli przypisaliśmy tę warstwę do tej pustej. I teraz ważne ustawienia dotyczące pipety. Musimy sobie tutaj przestawić próbka, rozmiar próbki 5x5 oraz próbka bieżąca i poniżej. I ważne, żeby później wrócić do tych pierwotnych ustawień, które mieliście wcześniej, a tylko do tej korekty, po prostu do tej metody korzystać z tych ustawień. I teraz przechodzimy sobie do tej warstwy, włączamy pędzel, przepływ ustawiamy mniej więcej na 5 i teraz możemy sobie zwiększać bądź zmniejszać rozmiar pędzla za pomocą nawiasów kwadratowych i pobieramy sobie próbkę z jaśniejszego miejsca i zamalowujemy tutaj cienie.
I tak samo tutaj. Pobieramy próbkę z jaśniejszego miejsca i zamalowujemy cienie pod oczami. I teraz zobaczymy sobie efekt przed i po. Ta warstwa nam zachowała fakturę po prostu skóry, także nie zamalowaliśmy pędzlem faktury skóry, tylko ją zostawiliśmy i dzięki temu te cienie zostały naturalnie fajnie skorygowane. I myślę, że w tym momencie to zdjęcie możemy uznać, że jest obrobione. Zobaczymy sobie efekt przed obróbką w Photoshopie i po. Czyli tutaj przede wszystkim usunęliśmy te cienie pod oczami, pojedyncze włoski na czole i również usunęliśmy tą plamę tutaj na dole. I teraz czas, żebyśmy przygotowali zdjęcie do publikacji w social mediach oraz oczywiście dla klienta. Jeżeli nie chcecie już wracać do tych poszczególnych punktów tutaj obróbki zdjęć, no to możemy kliknąć sobie prawym przyciskiem myszy i wybrać spłaszcz obraz. Wtedy mamy wszystko spłaszczone na jednej warstwie. Podstawowa wersja, którą zawsze zapisuję, to jest oczywiście pełna rozdzielczość. Wybieram plik, zapisz kopię i tutaj ustawiam oczywiście JPG i sobie wybieram miejsce, w którym ma być zdjęcie zapisane, no i zapisuję. Ważne, żeby tutaj osadzić profil koloru. I wszystko jest gotowe. I teraz przygotowuję zdjęcie do Facebooka. Facebook to rozdzielczość 2048 pikseli na boku dłuższym. Wybieram tutaj obraz, rozmiar obrazu. Rozdzielczość wpisuję tutaj 72 dpi. I wybieramy 2048 pikseli na szerokości. Klikam OK. I na koniec jeszcze można lekko wyostrzyć zdjęcie. Wystarczy, że powielimy sobie warstwę. Zmienimy jej nasycenie na czarno-białe. Klikając Shift, Ctrl bądź Command i U. Następnie zmieniając mieszanie tej warstwy na światło liniowe, filtr, inne, górnoprzepustowy, ustalam wartość mniej więcej na 0,3, OK. Zdjęcie zostało jeszcze wyostrzone po pomniejszeniu, klikam prawym, spłaszcz obraz. I w taki sam sposób zapisuję również zdjęcie do Instagrama, tylko też zmieniam proporcje na przykład na kwadrat 1:1. Jeżeli chodzi o poszczególne rozdzielczości, no to nagrałem też na ten temat film, jakie rozdzielczości do Facebooka, Instagrama, do rolek, do Reelsów i tak dalej. Link znajdziecie w opisie do tego filmu. Jeżeli chodzi o przygotowanie zdjęcia do druku, no to ważne, żeby zapytać się laboratorium, w którym dokonujecie wydruku, jakie oni mają wymagania, jaką ustawić wartość DPI, jaką rozdzielczość im przesłać. Oni Wam podadzą parametry, Wy dostosujecie je w taki sposób, jak tutaj pokazywałem, obraz, rozmiar obrazu, tutaj możecie sobie wszystko wpisywać i tak przygotowane pliki po prostu wysyłacie do wydruku. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania związane z moim procesem obróbki zdjęć, no to oczywiście dawajcie znać w komentarzach pod tym filmem. Ale napiszcie przede wszystkim, z czym macie największy problem podczas właśnie obróbki Waszych zdjęć. Co Wam nie wychodzi, co Wam się nie udaje i to uwzględnię w moich przyszłych materiałach na kanale oraz w kursach obróbki zdjęć, które będą miały premierę już 9 października. Mianowicie będą to kursy Lightroom od A do Z i Photoshop Fotografa. I przypominam również o partnerze tego odcinka, Komputroniku, który dostarczył ten przenośny dysk zewnętrzny Seagate One Touch. Szczegóły do tego właśnie dysku znajdziecie w opisie do tego filmu. Tam możecie zaznajomić się z jego pełną specyfikacją. I za pomocą takiego dysku możecie po prostu łatwo przenosić Wasze zdjęcia w różne miejsca, wykonywać kopie zapasowe i zgrywać Wasze fotografie po prostu w jedno miejsce i mieć je zawsze przy sobie. I to by było wszystko w tym odcinku. Dzięki za uwagę i do następnego razu. Cześć, świąteczka!